Campos. campus, campus. Cykl naukowców ze szkoły głównej handlowej, którego możecie słuchać na naszej antenie we wtorki o 13.45 rozpocząłem od wywiadu z rektorem SGH, który powiedział wtedy, że jak tylko wszedł do murów tej uczelni, stwierdził, że jego marzeniem jest zostanie jej rektorem. I to marzenie się, jak widać, spełniło, jak widać nawet dwukrotnie, dlatego, że doktor habilitowany Piotr Wachowiak obronił w kolejnych wolnych wyborach 7 marca to stanowisko i w związku z tym na kolejną kadencję tym rektorem pozostanie. Aktualnie gorsze właśnie u niego w gabinecie i niezmiernie miło mi po raz kolejny przywitać go na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To ja zacznę właśnie od tego marzenia. Marzymy o różnych rzeczach w życiu i potem to marzenie się spełnia i to marzenie albo jest dokładnie takie, jak się wydawało, albo jest zupełnie inaczej i w sumie trochę żałowaliśmy, że o tym ma marzyliśmy. Jak rozumiem w związku z tym, że pan rektor podjął się tej drugiej kadencji, to to marzenie było dokładnie takie i właśnie o to chciałbym zapytać. Jak realizacja? tego marzenia wpłynęła na postrzeganie tego zawodu w ogóle. Czy było trudniej niż się rektor spodziewał, czy może było zupełnie inaczej? Było łatwiej i w sumie to jest naprawdę fajne zajęcie. Trzeba powiedzieć tak, że po pierwsze trzeba mieć marzenie. Ale proszę Państwa, uwaga, bo marzenia się spełniają. Więc trzeba mieć marzenia, rzeczywiście, które byśmy chcieli, żeby się spełniły, to było moje, moje marzenie. Dlaczego praca rektora na NSGH jest fajną pracą, tak jak pan redaktor powiedział? Bo jest strasznie fajna społeczność. Rektor sam by nic nie zdziałał. Rektor tylko koordynuje pracę. Rektor jest po to, żeby atmosfera w pracy była dobra, po to, żeby dbać o rozwój uczelni oraz satysfakcję pracowników. Natomiast może to wszystko osiągnąć dzięki współpracy z całą społecznością akademicką i za to wszystkim serdecznie dziękuję. Bo te sukcesy, które odnieśliśmy w tej kadencji, to nie odniósł rektor, to nie odniosły władze rektorskie, to odniosła cała społeczność H i zawsze to z całą mocą podkreślam. Rektor robił wiele rzeczy w swoim życiu. Zaczynał tuż po studiach, od bycia w dużym przedsiębiorstwie, na wysokim stanowisku. Wydawałoby się, że wiele z tych zawodów mogło być o wiele lepiej płatnych od samego bycia rektorem, nawet. Czyli to nie pieniądze tutaj decydują o faktycznie chęci bycia rektorem, czy jest, jest po prostu wyższy cel? Nie, no oczywiście wynagrodzenie zawsze jest ważne, no właśnie, ale, nie, to ale nie jest decydujące w byciu e Rektorem. Po pierwsze, rektor musi znać dobrze uczelnię. Po drugie, musi lubić ludzi, tak jak każdy, każdy menadżer. A po trzecie, musi mieć jasno sprecyzowane cele, co chce osiągnąć w trakcie danej kadencji. Na przykład, jeden cel, który sobie postawiłem, to, że SGH. Otrzyma akredytację EQUIS. Mhm. I otrzymywaliśmy akredytację EQUIS. Drugi cel, że będziemy członkiem dobrego Uniwersytetu Europejskiego. I jesteśmy w Civica. Jak pierwszy raz tutaj powiedziałem, słuchajcie, dążymy do tego, żeby być. W najlepszym uniwersytecie europejskim, jeżeli chodzi o obszar ekonomiczny, społeczny, zarządzania, Civica, bo tam rzeczywiście jest dziewięć bardzo dobrych szkół europejskich, to usłyszałam, to nie jest możliwe. Ja mówię, proszę Państwa, nie ma rzeczy niemożliwych. Staramy się, żeby nas przyjęto i rzeczywiście to trochę trwało, negocjowaliśmy i zostaliśmy przyjęci. Odgrywamy Waszą rolę w, ty, w tym uniwersytecie. Jesteśmy dumni. W tym roku na spotkaniu w czerwcu rektorów i prezydentów Uniwersytetu Europejskiego Civica zaprosiłem ich. Do tego, żeby za rok u nas odbyło się takie, takie spotkanie i przyjęli to zaproszenie. Czyli znaczy, że po trzech latach współpracy z nami nas cenią w tym uniwersytecie. Patrzyłem jeszcze na wyniki rankingów uczelnianych i faktycznie nawet to wszystko odbija się w coraz wyższej pozycji SGH, że tak powiem, uczelnianym rynku europejskim, więc przynosi to wszystko efekty. Tak, oczywiście. Ponieważ na przykład ten Uniwersytet Europejski dał nam taką motywację do jeszcze lepszego działania. No, akredytacja Equis pokazała, że rzeczywiście jesteśmy jedną z najlepszych szkół biznesowych na, na świecie. W ogóle to umiędzynarodowienie. Mamy coraz więcej pracowników z zagranicy. Chcemy pozyskiwać nowych studentów z zagranicy, chociaż to w obecnych okolicznościach nie jest łatwe, bo na przykład, jak chcemy ściągnąć dobrych studentów z zagranicy, to ponieważ kona trwa ta straszliwa wojna w Ukrainie, no to nawet młodzi ludzie by powiedzieli, dobrze, to my chętnie przyjedziemy na SGH, a bardzo często rodzice mówią, nie, my cię nie poślemy tam, gdzie jest blisko wojna. Granica sama, prawda? Granica, a za granicą wojna. Więc są pewne trudności, czy lepiej powiedzieć wyzwania, no ale będziemy się starać, żeby tych studentów z zagranicy pozyskać. I w ogóle może powiem, może powiem, co się wydarzyło przed chwilą, dlatego, że jak tu, tylko tutaj wszedłem, to weszła do gabinetu rektora pani z recepcji i zapytała rektora, ile będzie trwało nagranie. Pan rektor zażartował, że pewnie około pięciu godzin. Pani z recepcji pyta, czy, czy w takim razie ma czekać. Ale z panem rektorem jak najbardziej Czekać 5 godzin, może. Więc tutaj, za każdym razem, kiedy jestem, to już jest drugi raz, czuć taką domową atmosferę, praktycznie. Nie ma tutaj żadnego spięcia, wszyscy sobie żartują. Zastanawiam się, czy może to właśnie jest sekret tego, jak te wybory udało się gładko przejść na tle innych uczelni w Warszawie. Ten rok i wybory na innych warszawskich uczelniach były w większości gwałtowne. Coś zawsze się działo, były jakieś afery. Tutaj. Prawie bez żadnych kłopotów. Znaczy tak. Trzeba dbać o satysfakcję pracowników. Trzeba dbać. M, m, łatwo powiedzieć, żeby dbać o satysfakcję. Trzeba dbać o jednak... atmosferę w pracy. My, my wiemy, kiedy można żartować, mhm. wiemy, kiedy trzeba pracować. Pracować, pracować, prawda? Na wszystko musi być miejsce, bo my przecież na uczelni, tak jak w każdej pracy, spędzamy mnóstwo czasu. I ważne jest, żeby. Pracownik, współpracownik do pracy przychodził właśnie z taką otwartością, a nie dlatego, że musi iść do tej, do tej pracy. Oczywiście nie ma ideału, też u nas się zdarzają konflikty, też są jakieś problemy, ale staramy się wspólnie te konflikty rozwiązywać. Ja zawsze podkreślam, że jesteśmy taką prawdziwą rodziną SGH, A więc tak jak w każdej rodzinie i są konflikty i są problemy i są wyzwania. Natomiast u nas jest jedna specyficzna cecha tej rodziny SGH. Jaka? A mianowicie, że nie ma rozwodów. Jak już ktoś jest w tej rodzinie tak jest w tej rodzinie do końca swoich dni. Mogą państwo mi nie wierzyć, ale naprawdę jest dokładnie tak, tak, jak pan rektor mówi, że tutaj czuć taką rodzinną atmosferę w tym miejscu zawsze, zawsze mi również tutaj przychodzi się z wielką przyjemnością. Podsumowując jeszcze trochę poprzednią kadencję, czy udało się zrealizować wszystkie założenia z poprzedniej kadencji, czy może jednak pojawiły się jakieś nowe wnioski, założenia, może nowe trudności, które, które, które teraz trzeba będzie nad nimi bardziej popracować? Jakbyśmy podsumowali ta, tę kadencję. Ta, ta kadencja. Która się kończy 31 sierpnia, należy do jednej z najtrudniejszych kadencji. Ja zajmuję dużo, dużo problemów w międzyczasie, funkcje tak ogólnoświatowych. Tak, się funkcje pojawiło. kierownicze na SGH od 2001 roku, czyli 23 lata. I tak trudnej kadencji nie pamiętałem. Po pierwsze, e, pandemia. Po drugie, ta straszliwa wojna w, Ukrai w Ukrainie. Po trzecie, uwarunkowania geopolityczne. Na, naprawdę ta kadencja była bardzo trudna. Nie wszystko się Udało osiągnąć, nie wszystko osiągnęliśmy. Na przykład, chcieliśmy mieć więcej studentów z zagranicy. Nie mamy ze względu na te uwarunkowania zewnętrzne. Myśleliśmy, że budynek S na ulicy Batorego zakończymy wcześniej. Teraz dopiero we wrześniu będziemy go oddawali do użytku, ale Najważniejsze kwestie, najważniejsze cele zostały zrealizowane, czyli strategia rozwoju SGH. Mamy strategię rozwoju SGH, akredytacja EQUIS, e, Uniwersytet Europejski. E, Pierwszy raz wprowadziliśmy badanie satysfakcji i pracowników, i badanie satysfakcji studentów, a więc rzeczywiście są te podstawowe cele, które sobie zakładaliśmy i zostały one zrealizowane. Zresztą na ostatnim posiedzeniu Senatu złożyłem takie obszerne sprawozdanie. Nie tyle z realizacji tego, co było w tej kadencji, tylko z realizacji moich, mojego programu wyborczego ze zeszłej kadencji. Bo uważam, że społeczności się należało takie sprawozdanie, i w tym programie jest wyraźnie napisane, odniosłem się do każdego punktu z tego programu, co zrealizowaliśmy. Czego nie zrealizowaliśmy? Może trochę takie bardziej prywatne pytanie. Jestem po prostu ciekawy, czy pan rektor ma tak w głowie, że. Zrobił coś źle. Można było zrobić to lepiej, albo gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądało, zrobiłbym to lepiej. Czy jest coś takiego? Nie chciałbym wyjść na jakiego, jakąś osobę zarozumiałą. Myślę tak, że zawsze można zrobić coś lepiej niż się, niż się zrobiło, więc na pewno, na pewno były takie rzeczy, które można było zrobić lepiej. Na przykład było takich. Kilka spraw e, pracowniczych. Nawet mieliśmy e, komisje antymobbingowe. I może, jakbym jeszcze bardziej się zaangażował w sprawy ludzkie, to może bym nie dopuścił, żeby w ogóle e, takie sprawy się pojawiały na SGH. I to na pewno można było lepiej zrobić. W programie wyborczym rektora pojawiły się też takie elementy, jak dostosowanie programu nauczania do dzisiejszych czasów, budowa nowego kampusu. Stawianie większego nacisku na języki, czy postawienie większego nacisku na samą obronę i tłumaczenie wniosków płynących z prac dyplomowych, czy właśnie te dostosowania, na przykład programów nauczania mają coś wspólnego z rozwojem sztucznej inteligencji, właśnie, żeby przeciwdziałać no, nadużyciom w związku z tym, że sztuczna inteligencja może coraz więcej robić już za samych studentów nawet. Tak, opracowaliśmy bardzo szczegółową procedurę właśnie dotyczącą sztucznej inteligencji. w dyre i w nauce, przedstawialiśmy ją na Międzynarodowej Radzie Doradczej, bo mamy taką Radę Doradczą i zostaliśmy pochwaleni przez nich i niektórzy nawet z Rady Doradczej pytali, czy mogą to przenieść na uczelnie zagraniczne. Rzeczywiście mamy taką procedurę opracowaną. Jeżeli chodzi o te programy w każdej radzie dydaktycznej w prawie każdej radzie dydaktycznej mamy przedstawicieli z praktyki gospodarczej z klubu naszego naszych partnerów coraz więcej prowadzimy zajęć wspólnie z przedstawicielami klubu partnerów żeby te zajęcia były jeszcze raz bardziej, jeszcze bardziej praktyczne a to, że dobrze kształtujemy liderów, to świadczy o tym, że w rankingu absolwentów na rynku pracy od wielu lat jesteśmy na pierwszym miejscu ze wszystkich uczelni w Polsce. A czyli co? Sztuczna inteligencja w takim razie będzie, będzie właśnie bardziej zakazywana, czy bardziej właśnie traktowana jako narzędzie dla studentów? Jako narzędzie trzeba ją mądrze wykorzystywać, ale gdy mówimy o sztucznej inteligencji, panie redaktorze, drodzy państwo, to mówimy za mało o wartości, bo w ogóle by nie było aż takiej krytyki tej sztucznej inteligencji, żeby przed sztuczną inteligencją przed nami były te wartości, chociażby ta podstawowa wartość jak uczciwość. Bo sztuczna inteligencja, tak jak pan redaktor powiedział, ma to być narzędzie, które ma nam ułatwić pracę, ale musimy uczciwie to narzędzie wykorzystywać. Rozmawiałem również z. Ludźmi, którzy również z waszej uczelni zajmują się tymi tematami, zajmują się jak najbardziej uczciwym podejściem do sztucznej inteligencji właśnie z tej perspektywy, możecie te rozmowy również znaleźć w naszych podcastach na temat właśnie prac dyplomowych i sztucznej inteligencji, o której rozmawialiśmy na tej antenie. Ja bym chciał jeszcze zapytać o zespół rektorski, dlatego że w tym nowym zespole, który będziemy widzieli, pojawią się nowe twarze, z tego co widziałem, i zauważyłem znacznie więcej kobiet w tym zestawieniu. Czy to celowe? Nie. Nie, to powinna być zasada. To celowo nie szukamy kobiet, żeby mhm. zajmowały stanowiska, bo patrzymy przede wszystkim, jeżeli chodzi o kompetencje. Natomiast my, jako jedna z pierwszych uczelni, podpisy, podpisaliśmy kartę różnorodności, która zresztą stoi przed Senatem, żeby każdy widział tę kartę. I postępujemy z Zgodnie z tą e, kartą. Według mnie, zespoły różnorodne, gdzie są uzupełniające się kompetencje, są bardziej efektywne, mhm. ponieważ ja uczę o tym, że te zespoły są bardziej efektywne, dlatego też chcę mieć zespół czy zespoły różnorodne, i staramy się, żeby to były. I kobiety, i mężczyźni, chociaż tak jak mówię, przede wszystkim kierujemy się kompetencjami. To jest dobry przykład, bo jest taka zasada, że jak jest dziekan kolegium, to jest pro, pani prodziekan. Jak jest pani dziekan, to jest pan prodziekan. W jednym kolegium jest dwóch panów dziekanów, którzy są kompetentni, którzy bardzo... Dobrze pracują i na spotkaniu wyborczym właśnie zadano mi pytanie, czy ja zmienię prodziekana albo dziekana, dlatego że obaj są mężczyznami, a nie ma kobiety. Czyli tylko dla parytetu. Właśnie, a ja mówię nie, ponieważ są to osoby kompetentne, dobrze pracują, mają uznanie w kolegium, więc ja na pewno... Tego nie będę zmieniał. Natomiast w innych kolegiach rzeczywiście jest dziekan kobieta i prodziekan mężczyzna, ale, albo odwrotnie ale nic na siłę. Tak naprawdę to nie są jedyne wybory wygrane, o których rozmawiamy, dlatego że faktycznie 7 marca udało się rektorowi przedłużyć swoją kadencję na kolejne 4 lata, ale również rektor SGH Piotr Wachowiak wybrany został na przewodniczącego Krółę oraz na przewodniczącego Krów na kolejną kadencję. Chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli jeszcze, czym to jest dla słuchaczy, bo to są tak naprawdę trudne pojęcia dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi. <grym> Ta może zacznijmy od krów konferencja rektorów uczelni warszawskiej. Rzeczywiście jestem bardzo wdzięczny koleżance i kolegom rektorom, że na, drugi, na drugą kadencję zostałem wybrany. Wbrew tradycji, bo zgodnie z tradycją najczęściej jest tak, że rektor pełni tylko jedną kadencję. Ja... Czy to oznacza, że rektor jest najlepszy spośród wszystkich rektorów? Nie. Oczywiście, że nie wszyscy są tak samo e, dobrzy, natomiast widocznie rektorzy innych. Uczelni ocenili dobrze moją pracę i za to im serdecznie dziękuję, ale znowu bez dobrej współpracy z rektorami nic byśmy nie osiągnęli. To jest ciało, by można było powiedzieć, takie pomocnicze to, nie ma żadnego nadzoru. My się nie możemy wtrącać, co się dzieje na innych uczelniach. Raczej bardziej koordynujemy pracę jako krów, organizujemy różnego rodzaju spotkania, pomagamy rozwiązywać sprawy pewne konfliktowe. Ale, tak jak mówię, nie ma tutaj żadnego nadzoru nad uczelniami, bo uczelnie są samodzielne. Ale ja zostałem wybrany na przewodniczącego krów, ale wiceprzewodniczącą krów jest pani rektorka Barbara Marcinkowska, rektorka Akademii Pedagogii Specjalnej imienia Grzegorzowskiej, Więc tu też będziemy się uzupełniać. No oczywiście, uzupełnienie jest bardzo istotne to została nam jeszcze Krajowa Rada Uczelni Ekonomicznych. Konferencja Rektorów, Konferencja rektorów Uczelni, Uczelni Ekonomicznych. ekonomicznych. Tak, tak, przepraszam. To jest podobne ciało. Tylko dotyczy uczelni niewarszawskich, a uczelni ekonomicznych. W Polsce jest ich pięć, czyli SGH i cztery uniwersytety ekonomiczne. We Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach i w Krakowie. I znowu jestem wdzięczny koleżankom i kolegom za, to, za zaufanie i wybór e, mojej osoby. Na tej samej zasadzie działamy co, co krów. No i też, mówiąc o tej różnorodności, wiceprzewodniczącą tej konferencji jest pani rektor Celina Olszak. To jest pani rektor. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Brzmi jak strasznie dużo obowiązków w ogóle. Czy to nie będzie za dużo? Ja lubię. Znaczy im więcej jest tak, że im człowiek ma więcej pracy, tym jest bardziej uporządkowany. A to prawda. Mnie... To, to, to już z przymusu prawie wynika wtedy, prawda? Czym więcej mamy zajęć, tym bardziej musimy być faktycznie uporządkowani, tym więcej musimy robić, żeby to wszystko spiąć do kupy, żeby we wszystkim być to... naprawdę dobrym, to trzeba być uporządkowanym. A pod... to już tak. Tak, oczywiście. A po drugie chcę to wyraźnie zaznaczyć, że to jest praca społeczna. My nie otrzymujemy za to jakichś dodatkowych no tak. wynagrodzeń, więc to jeszcze bardziej daje człowiekowi satysfakcję. No tak z chęci bo tak po prostu z celu. Chęci, Tak, to z chęci, bo to jest z chęci, po prostu z chęci działamy. Ja wiem, że bardzo trudno teraz odpowiedzieć na to pytanie, patrząc szczególnie na poprzednią kadencję, która była tak zaskakująca jednocześnie, dlatego, że dużo się w niej działo, wojna, pandemia, nie dało się to przewidzieć, ale jednak chciałbym, żebyśmy spróbowali powiedzieć, jakie będzie największe wyzwanie właśnie na tą nadchodzącą kadencję, która będzie. Na czym się rektor będzie skupiał najbardziej, żeby, żeby ona po prostu jak najlepiej wypadła, bo to już będzie ostatnia kadencja, zgodnie, zgodnie z prawem tak, technicznym. Tak, tak, tak i osiem lat naprawdę Wystarczy potem, e, powinno być takie trochę inne spojrzenie na uczelnię, bo to na pewno na, da dynamizmu. Uczelni więc dobrze, że są dwie kadencje. Myślę, że takim nadal dużym wyzwaniem dla SGH to jest umiędzynarodowienie i będę starał się, żeby jeszcze bardziej Umiędzynarodowić naszą uczelnię, więcej studentów z zagranicy, więcej pracy. Po prostu to, prac, co było problemem w, zeszłym, w zeszłej kadencji, teraz staramy się na to ta. nałożyć jak największy nacisk, żeby ta. właśnie mhm. tych studentów było po prostu ta. więcej z zagranicy. Po drugie infrastruktura. My oddajemy budynek S na Batorego, ale zamykamy budynek A do remontu. I gdy zostanie wyremontowany budynek A, to zaczniemy remontować budynek główny. Więc infrastruktura to jest. Czyli fundusze tak, również są przygotowane, tak, jak tak, rozumiem, na zmodernizowanie tak, kolejnych budynków w kolejnej tak, kadencji. Tak, takie drugie, e, drugie wyzwanie. No i też spodziewamy się zmiany ustawy o szkolnictwie wyższymi i nauce. No i to będzie na pewno takie wyzwanie trzecie, żeby jak najlepiej jak tą, jak najlepiej wdrożyć tą ustawę w życie. Ja myślę, że to będzie ewaluacja, a nie rewolucja, więc myślę, że z tym sobie poradzimy. Już na samo zakończenie zapytam o kolejne marzenie, które jest w głowie. Czy może się narodziło jakieś nowe, bo poza, zaczęliśmy tę rozmowę właśnie takim, taką, takim stwierdzeniem, że marzenia trzeba. Mieć. Mieć, to jakie teraz jest marzenie? Moim to jest, to jest dobre pytanie, bo ta tru... wbrew pozorom powiem tak, że druga kadencja według mnie jest o wiele trudniejsza od pierwszej kadencji. Dlaczego? Bo są oczekiwania? Właśnie, są oczekiwania, a po drugie, ja będę chciał zostawić po drugiej kadencji Uczelnie w jak najlepszym stanie, w jak, żeby jeszcze bardziej się rozwijała, prawda? Żeby stan finansowy uczelni był dobry, ja za to odpowiadam. I to jest moje właśnie, można powiedzieć, takie marzenie. No tak, potem ktoś że, przyjdzie, zobaczy że, wszystkie księgi i tak, stwierdzi. Żeby tak się stało, żeby, żebym nie musiał się wstydzić tej. Drugiej kadencji, tak jak się nie wstydzę kadencji pierwszej. A że ona będzie niełatwa, na pewno taka będzie. No tak naprawdę, która jest łatwa? Tak nie można powiedzieć, chyba, że którakolwiek kadencja jest idzie z spłatka i nie ma żadnych problemów. Zawsze coś się dzieje. Każda ma wyzwanie. Inne, ale każda ma wyzwanie. To tego na koniec życzę w takim razie, żeby się udało faktycznie spełnić tę kadencję. Mam nadzieję, że zobaczymy się również w równie przyjemnych okolicznościach jak dzisiaj, na sam koniec tej kadencji i, i że będziemy mogli powiedzieć, że to marzenie również zostało spełnione. Dziękuję serdecznie, zapraszam i jestem przekonany, że dzięki wasie tak znakomitej spo społeczności z GH osiągniemy zamierzane cele również w drugiej kadencji. Doktor Habilitowany Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie, również rektor na kadencję 24-28. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Słuchaj, Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.